Dzień dobry, dobry wieczór. Natalio, to już. To już, dobry wieczór. Spotykamy się dzisiaj na webinarze zatytułowanym Jak nie chłonąć emocji innych i pozostając blisko, komunikować granice. Gościnią dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy jest Natalia De Barbaro. Natomiast ponieważ widzę, że jeszcze nasze uczestniczki i nasi uczestnicy się zbierają, to myślę, że damy sobie jeszcze taką chwilę na to, żeby poczekać na kolejne osoby. No i w tej przestrzeni mam niespodziankę. Moja niespodzianka, Natalia, wygląda tak. O nie, masz motek, o ty. Jest to motek. Chciałabym, żeby ten motek był potraktowany jak taka metafora spotkań między kobietami, metafora snucia wątku tak naprawdę, snucia opowieści. Taki właśnie wątek charakterystyczny dla spotkań kobiet, więc on będzie tutaj z nami. Myślę sobie tak, ponieważ ty wspomniałaś, że miałaś takie spotkanie z kobietami, gdzie wymieniając się doświadczeniami, czy właśnie snując historię, podawałyście sobie wzajemnie nić, podawałyście sobie motek. My nie możemy tego zrobić tutaj dosłownie, ale ja mam taką propozycję, że jakby potraktujmy to metaforycznie i za każdym razem, kiedy zadacie pytanie na czacie, czy kiedy pomyślicie sobie, że o, to jest o mnie, albo też mam taką myśl, albo też mam takie doświadczenie, to pomyślcie sobie, że tak naprawdę w ten sposób metaforycznie podajemy sobie wzajemnie motek i budujemy taką przestrzeń kręgu tak naprawdę. Kręgu, gdzie jakby nikt nie jest ważniejszy, czy mniej ważny. Wszyscy mówią równym głosem, równoważnym głosem. Także chciałabym, żeby ten motek był taką metaforą, symbolem dzisiejszego spotkania, poniekąd przypomnianym nam przez Natalię. Patrzę sobie, że osób już jest coraz więcej, więc myślę sobie, że oficjalnie zaczynamy, więc jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór uczestniczkom i uczestnikom. Mam nadzieję, że nas słychać, ale jakby i widać, nie widzę protestów, więc zakładam, że tak. Rozmówczynią moją i waszą dzisiaj jest Natalia De Barbaro, psycholożka, trenerka, autorka książki Czuła przewodniczka, Kobieca droga do siebie. I myślę sobie też, że takim kolejnym motywem, który chciałabym podkreślić, zaznaczyć, jakoś uwypuklić, jest właśnie motyw drogi, motyw rytmu, praktyki, procesu, suma małych kroków. Ty, Natalia, powiedziałaś takie zdanie w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Masę krytyczną robią codzienne, pojedyncze akty odwagi. I ja myślę sobie, że to jest też takie zdanie, które chciałabym, żeby dzisiaj wybrzmiało, bo tak naprawdę o takich pojedynczych, codziennych aktach odwagi, o takim codziennym stawaniu przy sobie, czy kroczeniu własną drogą, wsłuchiwaniu się we własny głos, tak naprawdę dzisiaj będziemy rozmawiać. A rozmawiamy o emocjach. Organizatorem dzisiejszego spotkania są charaktery. Natalia jest tą felietonistką charakterów i przywołanych Wysokich Obcasów również, ale dzisiaj organizatorem tego spotkania charaktery. Ja nazywam się Edyta Żmuda i jestem redaktorką naczelną charakterów. Rozmawiamy jeszcze raz, tytuł dzisiejszego spotkania, jak nie chłonąć emocji innych i pozostając blisko komunikować granice. Zanim oddam głos Natalii, chciałabym tak bliżej przedstawić wam, tu jest takie słowo agenda, opowiedzieć wam o przestrzeni dzisiejszego spotkania, czego możecie się spodziewać. Zaczynamy od konkursu, potem ta taka część, którą sobie nazywamy merytoryczna, możemy ją też nazwać motkowa, bo będziemy snuć wtedy swoją wzajemną opowieść, my wszystkie. Potem prezentacja takiego swoistego kursu,
rozmów z Natalią de Barbaro, które nazywamy Jak zacząć żyć własnym życiem, a jeszcze bardziej nazywamy to drzewnie, będziemy się do drzewni odwoływać dzisiaj niejednokrotnie, rozstrzygnięcie konkursu i czas na pytania. Ja od razu powiem, że zależy mi, tak też się umówiłyśmy z Natalią, żebyście zadawali pytania w ciągu całego dzisiejszego spotkania, dlatego że niezależnie od tej takiej sesji przeznaczonej na jakby bezpośrednią rozmowę z Natalią, nam i tak zależy na tym, żeby dostawać od Was pytania w trakcie całego spotkania. Ja będę na pewno je przywoływać i Natalia będzie podejmować wątek. Konkurs. Konkurs, jakby pytanie konkursowe brzmi tak. Kto jest lektorem audiobooka Czuła Przewodniczka? Nagrodą w konkursie jest książka Natalii, Czuła Przewodniczka. I teraz o odpowiedź na to pytanie, jakby odpowiedzi na to pytanie proszę przesyłać na adres konkurs@charaktery.eu. To jest ważne, dlatego że słuchajcie, jest nas tutaj dzisiaj bardzo duży krąg, w związku z czym bardzo proszę, żebyście nie przesyłali odpowiedzi na czacie, tylko właśnie pod adresem konkurs@charaktery.eu. 10 pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie, kto jest lektorem audiobooka Czuła Przewodniczka, otrzymają książkę Natalii zatytułowaną Czuła Przewodniczka. Chociaż zakładam, że całkiem spore grono Natalia tak na dobrą sprawę już swoją książkę zna. Kiedy zbieraliśmy zapisy na dzisiejsze spotkanie z Natalią, do naszej redakcji, na skrzynki redakcyjne docierało bardzo dużo pytań. Ja pozwolę sobie może kilka przytoczyć i zaraz powiem dlaczego. Przykładowe pytania od uczestniczek. Od czego zacząć? Jak rozpoznawać swoje potrzeby? Albo jak uwolnić się od trudnych, toksycznych ludzi wokół siebie? Albo jak odciąć się od narzekania innych? Albo jak odnaleźć swój głos, kiedy czując się zaplątana, uwikłana w głosy innych, kiedy czuję się zaplątana, uwikłana w głosy innych osób? Albo jak poradzić sobie z poczuciem winy i odpowiedzialnością za innych? Ja przytaczam te pytania, dlatego że kiedy je czytałam, jakby miałam w głowie tak naprawdę jedno pytanie, nasze wspólne. To jest pytanie, jak to zrobić? Bo mówisz często w wywiadach, czy twoja książka jest o tym, jak odnajdować drogę do siebie, jak słuchać swojego wewnętrznego głosu, jak rozpoznawać swoje potrzeby, żeby stawać przy sobie, żeby być dla siebie czułym. Ale tak naprawdę my mamy pytanie, jak to zrobić w codzienności, w takim codziennym trudzie, pośród wielu wątpliwości. Więc myślę sobie, że tak na dobrą sprawę to pytanie, jak to zrobić, będzie takim pytaniem kluczowym podczas dzisiejszego całego spotkania. No ale od początku. Natalio, po co nam historia wtopy i czym jest otwarty sekret? No zdecydowałyśmy się po pierwsze dobry wieczór. Tak. Jeszcze raz. Myślę sobie, tak, jeszcze raz to puśćmy. Myślę sobie, bo zobaczyłam jakoś oczyma wyobraźni ten krąg jako jakiś ogromny zupełnie rzeczywiście i pomyślałam, że gdyby rzucać tym motkiem, zaczęłam się zastanawiać, czy to byłby rekord olimpijski. Czy dałoby się ten motek przerzucić na drugi koniec tego kręgu? Czy jest ktoś na świecie, kto mógłby? I wydaje mi się, że możliwe, że nie. Że to jest rzeczywiście ogromny krąg i cieszę się, że użyłaś tej metafory, zresztą kupując włóczkę w tym samym kolorze, co ta, której używałam. Bo wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy tworzyli nowy rodzaj przestrzeni spotkania i jak pytasz o historię wtopy, to myślę, że to jest część tej nowej, a właściwie starej chyba, takiej powiedziałabym przedinstagramowej, ale też jakiejś w ogóle przed jeszcze coś innego historii, bo historia myśmy się zdecydowały w ramach tych spotkań, na które mówimy drzewnia, o czym też powiemy więcej, nie zaczynać od
historii sukcesu, tylko właśnie zaczynać od historii wtopy. I to, co dla mnie jest w tle tego, to jest takie poczucie, że my, może powiem bardziej właśnie tak kręgowo, czyli od siebie. Ja czułam przez wiele lat taki rodzaj presji wokół sukcesu, tak zwanego sukcesu, rozwoju, sukcesu. Potem doszły te wszystkie filtry instagramowe, te wszystkie zdjęcia profilowe i cały ten taki świat, który profetycznie, wydaje mi się, przewidział trochę Truman Show, film sprzed, kurczę, chyba 20 lat czy więcej. I czułam jakiś taki rosnący ucisk i niezgodę na to. I kiedyś miałam takie doświadczenie, że robiłam taki warsztat z moim kolegą dla zespołu biznesowego, który odnosił po prostu tak zwane same sukcesy, przynajmniej tak to wyglądało na intranecie. I zrobiliśmy im coś takiego, co nazwaliśmy fuck up session. I fala ulgi... Nastąpiła ulga, dokładnie. Tak, fala ulgi, jaka się po prostu przetoczyła przez to niezwykle eleganckie towarzystwo, była ogromna. I też chciałam jakoś do tego wrócić i chyba też, wydaje mi się teraz, myślę sobie, właśnie w ramach tej energii, którą tak pięknie określiłaś jako równoważną, że jeżeli ja nie mam wtopy, jeżeli ja udaję, że nie mam wtopy, jeżeli ty udajesz, że nie masz wtopy, to my się jakby stawiamy w jakiejś fałszywej, nierównoważnej pozycji w stosunku do kogoś, kto tam siedzi po drugiej stronie ekranu teraz, czy siedzi po drugiej stronie ekranu i ogląda te nasze spotkania. Po prostu my jesteśmy równi, jesteśmy równe i my mamy tak samo wtopy i w ogóle wiesz, no kurczę, czy to są zawody? Wiesz, ja nawet myślę sobie, jak ty mówisz, że stawiamy się w takiej pozycji nierównoważnej do kogoś po drugiej stronie. Ja od razu mam pytanie, tak naprawdę do kogo? Słuchajcie, zadajmy sobie pytanie, jak tak się inni mają lepiej. Muszę doskoczyć do jakiegoś poziomu, muszę przekroczyć, nie wiem, gdzieś tam swoje ograniczenia, swoje, mówimy tak często, muszę przekroczyć, muszę pokonać swoje ograniczenia, swoje słabości. W stosunku do kogo tak naprawdę? Tak, to mnie się wydaje, dla mnie taką jakby dobrą wiadomością w tym jest, że jestem przekonana, że jakoś pierwotnie to wszystko się bierze z tego, że sami jesteśmy dla siebie ważni. I że to jest to pierwsze, to zresztą cytuję też to w książce swojej, mówione przez na jednym z wykładów takiego nauczyciela duchowego, którego bardzo cenię, Adyashanti, takie jest jego imię nowe, nie pamiętam jak się nazywał wcześniej. No i on właśnie mówi o tym, że to jest pierwsze, to jest to, że ja jestem dla siebie ważna i potem, ponieważ jestem dla siebie ważna, to na przykład zaczynam się ścigać w jakichś zawodach, które mi są być może obojętne, ale czuję, że w ten sposób mogę na przykład zasłużyć na miłość tych, których potrzebuję też dla własnego przetrwania, czyli najpierw rodziców, nie? No i czyli najpierw jest jakby to, że jestem dla siebie ważna, potem jest jakiś stres, potem jest jakaś strategia, na przykład wyścig i potem jest ta maska, która się przykleja mi do twarzy. Pamiętam jak kiedyś, wiem, że to się w ogóle zdarza, ale chyba byłam 20-letnią kobietą, kiedy poznałam taką kobietę z Australii, starszą ode mnie dużo i ona mówiła, że ona zawsze zmywa, nakłada makijaż zanim jej partner się obudzi, żeby nie zobaczył bez makijażu i jakoś... Nie pamiętam, co myślałam o tym wtedy, ale teraz myślę o tym ze współczuciem i myślę, że to nie chodzi tylko o partnera i nie chodzi tylko o ten makijaż, który mamy na twarzy. To jest smutne, samotne. Wiem, że dzisiaj jest tutaj kilkaset osób, które znają już drzewnie, czyli te 7 lekcji, o których będziemy też rozmawiały, czy wokół których trochę rozmawiamy, 7 spotkań z tobą. I dziewczyny w wiadomościach do nas podkreślają, że czują się dobrze z taką świadomością, że inni też mają wtopy. Jedna napisała, że poczułam ulgę,
że ktoś, że jakby ktoś też nie jest doskonały, nie? Czyli myślę sobie, że jakby od takiego momentu pod tytułem spojrzę prawdzie w oczy, spojrzę w lustro, spojrzę w prawdzie na samą siebie, ale tym samym też na drugiego człowieka, no bo kiedy dajemy sobie prawo do wtopy albo uświadamiamy sobie wtopę na zasadzie, no okej, dobra, doszłam do jakiejś granicy, coś się w moim życiu, nie wiem, wydarzyło takiego, że po prostu wiem, że dalej z tego miejsca nie ruszę, albo na przykład złapałam się na tym, że nie wiem, wyrządziłam krzywdę komuś bliskiemu, partnerowi czy dziecku, z powodów jakby niezależnych od tej osoby na zasadzie, bo jestem przemęczona, bo jestem sfrustrowana, bo po prostu jestem spięta, bo jakby, no właśnie, chłonę jakieś toksyczne emocje gdzieś tam z otoczenia, nie wiem, w pracy czy cokolwiek. I dochodzę do takiego momentu, kiedy zaczyna to się odbijać negatywnie na relacjach, na których mi zależy. Czyli jak jest taki moment wtopy, takiego dojścia do jakiejś ściany, to myślę sobie, że jeżeli przyznasz się przed samą sobą, że coś takiego mi się przytrafiło, że po prostu tak się zdarza, tak jest i to jest fakt, to kiedy opowiesz o tym drugiej osobie, to tej drugiej osobie paradoksalnie dajesz przyzwolenie na to, że słuchaj, wiesz, że tak może, to jest ten otwarty sekret właśnie, że wcale nie jest, że nie wszyscy mają super. Ja bym powiedziała, wiesz, że chyba każdy ma różnie. Że takim powiedziałabym po 5 latach studiów, 20 paru latach pracy i spotkaniu z bliska też kilkuset, kilku tysięcy być może nawet osób, to jest mój taki, powiedziałabym, naukowy wniosek. Każdy ma różnie i dla mnie to jest, w tym odkryciu jest jakiś rodzaj nawet rozczarowania. Wiesz, bo pierwsze bym powiedziała, że jest, pierwsze to była ulga, ale właściwie złapałam się na tym, że jak już teraz mam taką sytuację, że po pierwsze, ponieważ ta książka rzeczywiście dzięki też osobom, które nas oglądają, no po prostu ma dużą popularność, to ja się staję na przykład takim obiektem dla różnych osób, że one myślą, że ja na przykład mam zawsze super, nie? No bo napisałam taką książkę, a ja z kolei poznaję osoby, o których ja myślałam, że one, że może ja nie, ale one to pewnie już mają zawsze super. No więc i odkrywam, że wszyscy mamy zawsze różnie mamy. Oczywiście są, można lepiej albo gorzej żyć, być bardziej albo mniej przy sobie, ale to, że ludzie mają dobre i złe dni, jest po prostu częścią natury naszej i odkrycie tego, tak jak ci powiedziałam, było dla mnie w pewnym sensie rozczarowaniem, bo było takim, był w tym kawałek takiego rzeczywiście popatrzenia właśnie w lustro, jak mówiłaś przed chwilą, że to jest to. Znaczy, że jakby, że wiesz, że te dążenia nasze do tego dnia, kiedy się obudzimy i już będzie tylko cudownie, że to są złudzenia. To są złudzenia. Mhm. Chociaż powiem, że jest mi dużo lepiej w życiu, niż mi było jakiś czas temu. Więc a propos tego pytania, jak to zrobić, ja bym je zmieniła na jak to robić, jako pewną właśnie praktykę, o czym będziemy na pewno jeszcze mówiły i mam jakieś jakby no, rekomendacje, tak? Natomiast to, że nikt nie jest idealny, powiem ci, teraz sobie zadałam takie pytanie, czy na przykład czy ja bym chciała w ogóle na przykład być w przyjaźni z kimś, kto byłby idealny, albo w związku chciała być? No, chyba znasz odpowiedź. Tak naprawdę, jakie to by było potwornie obciążające. Naprawdę, czasami warto sobie zadać takie, jakby powiedzieć sobie stop i zadać sobie takie kluczowe pytania, zrobić taki trochę reality check. Na zasadzie właśnie do kogo się porównuje tak naprawdę, albo czy chciałabym być, tak jak ty teraz powiedziałaś, czy chciałabym być w związku, w relacji z doskonałą osobą. Natalia, po tym takim momencie pod tytułem historia wtopy przychodzi moment pod tytułem rozkmina i ty mówisz, jakby też się spotkałam z tym w jednej z twoich rozmów i w naszych rozmowach, że rozkmina to jest taki język kobiet, że to jest taki nasz pierwszy język. Co to jest rozkmina? O czym jest rozkmina? Albo jeszcze bardziej, po co nam ona? Wiesz, jak już się pytasz po co, to dla mnie to jest
To jest powrót do założenia, że wszystko jest celowe. Aha. Ja myślę, że rozkmina ma jakąś, może bardziej chyba intencję niż cel, że jakby intencją, tak jak kiedy ja rozkminiam, no to moją intencją jest jakby przeniknąć, zrozumieć, zgłębić. Czyli to jest takie jej energii właśnie, którą bardziej czuję jako pogłębianie niż jakieś wystrzeliwanie do góry. Puszczanie różnych myśli tak naprawdę, różnych wątków, nie? Bo to też często mówisz o tym, że nie chcesz świata albo-albo, białe, czarne, tak, nie, tylko i to, czyli tak. Myślę, że ta rozkmina też jest takim dopuszczaniem różnych wątków tak naprawdę. To jest mój pierwszy język i rzeczywiście ten język jedno i drugie, szukanie znaczeń, szukanie połączeń. Teraz jak pokazałaś ten motek i przypomniało mi się, jak pod koniec tego spotkania, które prowadziłam, jak pięknie to wyglądało na podłodze, kiedy już byłyśmy po tych różnych rzutach do siebie tym motkiem i zrobiłaś taki rodzaj właśnie pajęczyny, połączeń. I myślę, że rozkmina to jest trochę takie rzucanie motkiem po swojej głowie, że wiesz, tu, jeszcze to i że to plecie taki rodzaj właśnie naszej wewnętrznej pajęczyny i rzeczywiście w takim paradygmacie, w takiej kulturze, która jest, gdzie właśnie jedno albo drugie, czarne albo białe, wygrywa z całą gamą kolorów pomiędzy, nie tylko szarością, to w tej kulturze ta rozkmina jest często poddawana pewnego rodzaju karykaturze. Tak, głupota. No, myślę, że wiele z osób, które nas oglądają, mogą tutaj sobie zacytować swoich partnerów, partnerki, przyjaciół, sędziów. Rodzinę. Tak, czyli nie wymyślaj. Ja pamiętam, jak nie wiem, czy ci to kiedyś opowiadałam, jak miałam takiego nauczyciela pod koniec podstawówki, który sobie wziął na ambit, wychowawcę pod koniec podstawówki, wziął sobie na ambit, żeby każdemu dać taką spersonalizowaną radę na życie. Pod koniec ósmej klasy, wtedy było 8 klas. Jak doszło do mnie, to on mi poradził, a tobie radzę, żebyś wszystkiego tak nie przefilozofowywała, tak mi powiedział. No to. To była najgłupsza rada, nie? Najgłupsza rada, ale wtedy w ogóle zobaczyłam, że to robię i widzę to jako wartość. I widzę też, co to robi, jak na przykład na warsztatach, które prowadzę, jest 10 kobiet i wszystkie kminimy. Agnieszka podrzuciła nam pytanie, więc myślę sobie, że rozkmińmy. Podejmuję wątek. Co jeśli czuję, że każdy ma prawo do błędów prócz mnie? Ja bym powiedziała, że to jest bardzo osobliwy rodzaj wyróżnienia. Bo to oznacza, że jestem na innym statusie dla siebie samej niż cały świat. Więc dla mnie to jest jakiś taki ruch obrócenia karty albo jakiś ruch obrócenia. Bo to oznacza swoją własną dla siebie wyjątkowość. To oznacza, że ta stawka jest taka wysoka. No i oczywiście osoba, która już zadaje to pytanie, składa się z tej, która to wie, że jest to nieadekwatne i z tej, która w ten sposób ma taki odruch. Więc już mamy dwie postacie. Nie? Ta, która by chciała dawać sobie prawo do błędu i ta, która ma odruch, żeby nie dawać sobie tego prawa. No i znowu to jest dla mnie takie pytanie, kto jest za kierownicą, nie? Czy tam inną metaforą, którego wilka karmisz. To nie jest tak, że jak zadajesz sobie takie pytanie, to tak naprawdę już już postawiłaś pierwszy krok na drodze ku sobie, że w ogóle to zauważasz, nie? Bo zależy mi na tym, żebyśmy doceniali jednak te małe właśnie akty odwagi, których dokonujemy na co dzień. Dla mnie to pytanie to już jest taki pierwszy krok. I to jest właśnie to, co tutaj teraz widać, nie? Czyli to, że to już to nie jest, jest pewne działanie odruchowe, ale jeżeli ja rozumiem, po pierwsze, że siebie nagle wyjmuję i poddaję zupełnie innej regule i też czuję, mam do tego jakąś taką metapozycję, że wiem, że to jest coś, czego nie chcę, ale też na przykład mogę spróbować zrozumieć, skąd to się bierze, no to już to jest na pewno pierwszy krok, chociaż to nie jest, to nie wystarczy, żeby przestać, ale bez tego się nie pójdzie, nie? Ola podrzuca takie pytanie. Jak uwierzyć i poczuć, że jestem dla siebie wystarczająca?
No, to jest takie pytanie na, myślę, długą rozmowę. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to żeby poszukać swoich łez. Jak ja myślę, jak to pytanie Poli ląduje jakby we mnie, to od razu moja intuicja idzie w stronę łez. Że tam, że to miejsce, w którym ja jestem wystarczająca, to jest takie miękkie miejsce. I że ono jest często jakby zamrożone, czy jakoś zabetonowane, albo gdzieś ukryte. I że właśnie wydaje mi się, że łza jest, wiesz, tak jak... To jest jakiś rodzaj zamkniętości też na siebie. Myśleć, że nie jestem wystarczająca. Jakiś rodzaj zacięcia, który był kiedyś znowu funkcjonalny. Więc potrzebny jest, wydaje mi się, taki ruch. No ja bym tak myślała i tak... wydaje mi się, że jak sama od siebie odchodziłam i też odchodzę, bo mi się to przecież zdarza, to droga powrotna prowadzi bardzo często przez łzy. Jakiś rodzaj rozpuszczenia, tak jak Gerda w Królowej Śniegu roztopiła sopel w sercu Kaja łzą. Szukałabym łez. Taką mam intuicję. To jest taki też odruch pierwotny, nie? To taki trochę atawistyczny powrót poprzez łzy. Ja chciałabym przejść do takiej kolejnej przestrzeni czy kategorii, czyli do tego, co pomaga. Odwołując się też do tego, że też rozmawiamy o tym w drzewni, że sięganie po pomoc, że jakby powiedzmy to sobie jasno, sięganie po pomoc to nie jest kompromitacja. I specjalnie zadam, jakby przywołam pytanie Pauliny w kontekście, co pomaga, no bo tak jakoś mi się połączyły. Posłuchaj, Natalio. Paulina pyta tak, podrzucając do nas motek. Jak sobie poradzić w sytuacji, gdy ktoś obok mnie, na przykład rodzic, partner, przeżywa złość, stres? Ja automatycznie przejmuję ten stres, a gdy ktoś się złości, czuję strach. Rozmawiamy o emocjach, więc dlatego o tym, jak właśnie nie chłonąć niczym gąbka tych emocji, żeby potem nie czuć się przemęczonym, przestymulowanym na koniec dnia. Więc w tym kontekście, co pomaga to pytanie? Jeżeli to jest pytanie jak, to jest akurat takie miejsce, gdzie ja mogę powiedzieć o swojej drodze, bo ja się z tym identyfikuję, co Paulina napisała. To znaczy pamiętam, rozpoznaję w sobie taki mechanizm i on czasami do mnie wraca, ale że jakby... No właśnie, po pierwsze jak się ma właśnie tą cechę wysokowrażliwości, to chłonięcie, czy konstytucję właściwie bardziej wysokowrażliwości, to chłonięcie jest takie no jakoś naturalne i zanim zaraz jest jakaś reakcja, gdzie my próbujemy zapobiec na przykład rosnącemu przy stole napięciu i no a w tle jest strach, to po pierwsze wydaje mi się, że właśnie rozkmina pomaga, to znaczy to, co mnie pomogło, to jakiś rodzaj zrozumienia tego w swojej biografii. No a druga rzecz na poziomie praktyki, to co mi pomogło, to jest to, że powiedziałabym jakiś rodzaj abstynencji, to znaczy abstynencji interwencyjnej, tak bym to nazwała. Muszę powiedzieć, że dzisiaj rano miałam taki moment, kiedy zobaczyłam, jakie owoce mi przyniosła ta abstynencja interwencyjna, czyli powstrzymywanie się od wkraczania. Mianowicie mój syn dzisiaj się umówił z mężem, który miał go zawozić do szkoły, że obudzi swojego tatę, czego nie zrobił, ponieważ budzik mu nie zadzwonił. No w każdym zaspał, tak? Zaspaliśmy wszyscy. No i oni się tam zbierali w pewnym napięciu i w pewnym momencie jeszcze usłyszałam, siedząc na tarasie, że Wojtek mówi, ale nie ma klucza, takim lekko podniesionym głosem, ale nie ma klucza do samochodu. Ja bym się kiedyś rzuciła w tej sytuacji do szukania tego klucza. Ale jest wrzesień. Światło jest takie chłodne. Kwitną mi jeszcze ciągle róże. Było słońce. I miałam do wyboru albo się rzucić do tej interwencji i szukać tych kluczy, albo siedzieć dalej w tym słońcu. I zostałam w tym słońcu i klucze się oczywiście znalazły, więc praktyka abstynencji, bo to, co wydaje mi się, bym chciała Paulinie powiedzieć, tak jak ja to jakby rozpracowywuję, za każdym razem, kiedy ja nie interweniuję, to osoba, która obok mnie przeżywa złość,
po pierwsze ma możliwość jej przeżycia, bez mojego takiego trochę mamowania, czy takiej mojej strachem podszytej nadopiekuńczości. Po drugie, ja się uczę, że złość przechodzi bez mojej interwencji. Chyba że jest skierowana na mnie, no to wtedy jest trochę inna rozmowa. Ale jeżeli to jest tak, że ktoś obok mnie przeżywa złość, to ja bym powiedziała, że moją aspiracją jest coś takiego. Aha. Ale wiesz co, my się często boimy w takiej sytuacji odrzucenia, bo zobacz, Paulina pisze, nie, czuję strach. Albo wcześniej też było pytanie od, tak jak opowiadałam, że spływały do nas jeszcze przed webinarem pytania od uczestniczek, uczestników. I tam też było taki właśnie lęk, że co zrobić z nadopiekuńczością, kiedy boję się tego, że jeśli przestanę wszystko kontrolować, czy być jakby na zawołanie, to boję się, że utracę bliskich. Boję się, że zostanę odrzucona. Tak. Boimy się tego. Tak, boimy się tego. No boimy się tego, jak i różnych rzeczy, jak samolotów, na pokład, których wsiadamy, jak przygód, w które się udajemy. Ale ja bym, jak zaczęłaś zadawać to pytanie, to mój wzrok padł na ten rysunek, który teraz widać na slajdzie. I dla mnie to jest rysunek, który pokazuje alternatywę. To znaczy, co ze mną będzie, jeżeli ja nie przestanę. I to jest coś, co wydaje mi się budzi jakiś rodzaj mojej takiej prawie grozy. To znaczy widzę, jak kobiety się po prostu dojeżdżają na tych polach i potem kończą tak jak tutaj ta przerażona i równocześnie nie sięgająca po przecież rękę, która jest dostępna, dziewczyna na rysunku czy kobieta. Kobiety się dojeżdżają i to nie służy nikomu. Pamiętam taki wątek z jednej z naszych rozmów, które są nagrane w ramach 7 lekcji. Jak mówisz o tym, że trochę w kontekście tych aktów odwagi, żeby nie poprzestawać na jednym razie. I ty mówisz akurat w kontekście wtedy proszenia o pomoc. Mówisz, że jeżeli poprosisz kogoś o pomoc i ktoś tobie odmówi, to nie poprzestawaj na jednym razie, spróbuj jeszcze raz. No, nie proś w nieskończoność, ale nie poprzestawaj na jednym razie. Ja myślę sobie, że to, co teraz mówisz, też jest trochę o tym, że jakby spróbuj przetrzymać ten moment, kiedy się boisz, albo jakby poczekaj i zobacz, co będzie dalej za tą złością. Tak jak ty powiedziałaś, daj komuś przeżyć swoją złość, nie? Że jakby nie poprzestawaj, nie zatrzymuj się. Jeszcze jest jedna rzecz, która też mi przychodzi do głowy. Też powiedziałaś kiedyś coś takiego, że żeby nie poprzestawać na tym momencie, kiedy odkryjemy siebie w jakiejś, że jesteśmy ofiarami, że dzieje się wobec nas jakaś, nie wiem, przemoc emocjonalna, że same dokonujemy na sobie jakiegoś rodzaju przemocy emocjonalnej, żeby nie pozostać w tym miejscu, żeby nie pozostać w tej roli, tylko podjąć jednak trud szacunku dla siebie, podążania za własnymi potrzebami, za własnym głosem. I teraz znowu mówisz o tym, nie? Żeby jednak praktykować, żeby jednak podejmować trud, żeby jednak próbować. No bo to jest znowu taki rodzaj, wydaje mi się, to jest kawałek tego samego nieporozumienia. To znaczy, tak samo jak żyjemy w takim świecie, w którym oczywiście mogę sobie zrobić swój świat i robimy ten świat inny, ale jeżeli sobie nie zrobię innego, to jest prawdopodobne, że wpadnę w taki świat właśnie albo, i że wpadnę w świat, który jest takim światem wyczynowym, czyli gdzie istnieje pewne złudzenie, że jak nastąpi pewnego rodzaju, jak dokonam jakiegoś wyczynu czy jakiegoś jednorazowego osiągnięcia, to przybędę na metę i potem już tylko... Już jest super. Tak, szczęśliwie. No, ja tak nie miałam nigdy tego rodzaju mety. Czytałam różne świetne książki, widziałam świetne filmy, spotykałam się z kapitalnymi ludźmi, słuchałam pięknych, byłam na wzruszających koncertach i płakałam przy wierszach. I nie jest tak, że jakakolwiek z tych rzeczy pojedynczo zrobiła jakąś robotę ostatecznie. I to, co dla mnie jest na przeciwległym biegunie tego wyczynu, to jest właśnie praktyka, jakby ciało życia, ciało, tkanka, codzienność. I nie co zrobić, tylko co robić. Do praktyki właśnie przechodzimy, ale Monika mówi, super opcja, praktyka abstynencji, dziękuję. Ja
Ja nie wiem, nie miałam takiego doświadczenia, że tak powiem, odstawiania innych rzeczy i nie, zdaje się, że jeśli dobrze to kminie, no to jeśli chodzi o alkohol na przykład, to się robi tak jednym cięciem. Mnie się sprawdziło bardziej takie coraz, że zaczynałam od łatwych kroków, czyli na przykład tak, nie podejmowałam interwencji w łagodniejszych jakby sytuacjach, albo na przykład tak jak ci chyba kiedyś mówiłam, nastawiałam sobie czasomierz na przykład, że 20 minut ja nie podejmuję żadnej interwencji, jak na przykład jakieś napięcie między Wojtkiem a Szymkiem, czyli moim mężem, a moim synem się pojawiało. No i wytrzymywałam te 20 minut i dzisiaj myślę z jakimś chyba współczuciem dla siebie, że to było dla mnie długo. Ale to jest świetne, co ty mówisz. Ja naprawdę jeszcze to tak podkreślę, że może faktycznie nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, tylko zaczynajmy od takiego delikatnego zanurzenia krok po kroku. Nie? No bo na przykład ja myślę, że właśnie Paulina, obstawiam, że coś albo ćwiczy, albo praktykuje, albo przynajmniej, no, albo kiedyś przynajmniej to robiła. No to przecież jak się idzie na, nie wiem, ja już zdążyłam w ciągu ostatniego miesiąca podjąć i rzucić bieganie, no ale więc nie doszłam może do tego etapu, ale mogę powiedzieć na jodze, no, że zaczyna się od łatwych pozycji, nie? I w żadnym sporcie, w ćwiczeniu żadnego mięśnia nie zaczyna się od, w niczym się chyba nie zaczyna od poziomu zaawansowanego, chyba że znowu wylądujemy w tej teorii o rzucaniu na głęboką wodę, ale to nie jest dobra teoria, nie jest dobra. Justyna pyta, w jaki sposób panować nad swoimi emocjami, swoją wrażliwością, żeby nie było to odebrane jako słabość? Już czuję, że odniesiesz się do tego słowa panować nad. I pan, tak, to jedno, co mi przyszło, że ja bym nie chciała chyba panować nad emocjami. Na jodze się mówi pokłoń umysł sercu. Nie? Czyli właśnie panowanie z jakiegoś innego porządku. I tak samo chciałabym, ta druga część też mi ciągnie tego pytania, żeby nie być odebrany, żeby to nie było odebrane jako słabość. Od kogo? Nie? Wiesz, ja mam dość, ja doszłam do dość takiego rewolucyjnego momentu w swoim życiu, być może się będzie to jeszcze zmieniać i cofać, że naprawdę, ale wydaje mi się, że mogę to uczciwie powiedzieć, że mam dość, że jest mi dość głęboko obojętne, jak jestem odbierana przez ludzi, którzy nie szanują mnie. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma szacunku dla czyjejś konstytucji, na przykład wrażliwości, to po pierwsze, że zasługuje na jakąś szansę edukacyjną. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że Justyna mogłaby spróbować wyjaśnić tym osobom, które to odbierają jako słabość, jak to jest. No ale jeżeli tego szacunku nie doświadczam, mimo tego edukacyjnego wysiłku, to w pewnym sensie zaczyna mi to trochę być obojętne i to przestaje być dla mnie o mnie, a zaczyna być o tej osobie. Wiesz, że jeżeli ktoś się doczepia do mojej wrażliwości, to dla mnie to tyle znaczy, że jakiś ma nieporządek ze swoją. Ja teraz myślę sobie o tym, o tej twojej takiej czułości na słowo. Bardzo mi się to podoba, że jesteśmy w takiej przestrzeni, takiej takiego uwrażliwienia na słowo, takiej czułości dla słowa, bo wsłuchajcie się, ile tak naprawdę o nas, o naszym stosunku do siebie, o tym, jak siebie traktujemy, jest w słowach, jakie używamy, nie? Bo to jest tak jak w tym zdaniu, że w jaki sposób panować nad swoimi emocjami. Albo na przykład tutaj, kiedy mówimy o praktyce, znów podkreślone słowo droga, czyli ten niejednorazowy wyczyn, tylko jednak ten taki system kroków, praktyki, procesu, rytmu. Ja tak lubię sobie myśleć, rytmu serca. No i tak naprawdę znowu motek, wątek, nie? Tak, snujemy, nie? A widzisz, teraz jeszcze snując, jeszcze kawałek wokół pytania Justyny, że ja bym chyba zaczęła od takiego pytania, co ja na własną wrażliwość. O właśnie, co ja na to? Bo wiesz, mi się często wydaje, że mam kłopot z reakcjami ludzi wokół tych kawałków, które sama mam jakby
no nie mam jakby pełnej zgody w sobie na coś i w związku z tym, jak ktoś mi to wypomina, to ja się wtedy jakoś spinam. Więc chyba bym ten motek jakby rzuciła sobie samej w tym pytaniu, to znaczy będąc Justyną. Co ty, Justyna, na to, że jesteś wrażliwa? Znaczy to chyba w ogóle jest takie pytanie podstawowe tak naprawdę. Nie? Jak mówimy o takiej strukturze rozmawiania z samą sobą czy z innymi, no to jednak jest ten moment z samą czy z samym sobą, czyli co ja na to. Nie? To jest pierwsze. Znaczy to jest pierwsze i znowu wydaje mi się, że to nie jest do końca, że często na przykład mówimy o takiej dychotomii, zwłaszcza myślę właśnie, że kobiety częściej jeszcze o niej mówią, chwila dla mnie, czy to jest czas dla mnie, czy to jest czas dla innych, że to jest znowu zapożyczone z tego albo-albo, a jakby popatrzeć na ten podział czasu, czas dla siebie, czas dla innych, jedno i drugie, to by się stało widoczne, że czas, który ja poświęcam sobie, jest czasem, który poświęcam też innym, ponieważ ja siebie wtedy jakby buduję, regeneruję, wchodzę w kontakt z kimś, kim jestem, żeby potem z tym wyjść do ludzi, nie? Że to jest jedno i drugie. Na przykład jak mój mąż mi powiedział takie zdanie, które ja po prostu naprawdę jestem totalnie mu wdzięczna za to zdanie, żeby traktować, że tak jak on patrzy na moją pracę, to wydaje mu się, że warto, żebym traktowała czas odpoczynku jako czas pracy. No to jest właśnie zdanie powiedziane z energii jedno i drugie. Nie? To znaczy, że nie jest albo praca, albo odpoczynek, tylko też, że praca może być odpoczynkiem, odpoczynek może być pracą. Nie? To jest o jednym i o drugim. Trochę w kontekście praktyki tworzenia takich codziennych nawyków. Pytanie od Eli. Mój partner i syn eskalują negatywnymi emocjami, wzbudzają potrzebę pomagania, więc nauczyłam się ignorować ich potrzeby. Mam obawę jednak, że zablokuje się na wszystkich. Jak oznaczyć granice? Że zablokuje się na wszystkich? Tak. No, ja jakoś dzisiaj tak podążając za intuicją, pierwsze co we mnie, takie pytanie się we mnie pojawiło, gdzie jest ciepło? No takie pytanie do mnie przyszło, jakby w kontekście tego pytania Eli, gdzie jest ciepło? I słyszę je teraz, powtarzając je, jak ono się we mnie pojawiło, to słyszę je podwójnie. Gdzie jest takie miejsce, gdzie Eli jest ciepło, ale też gdzie się podziało ciepło? I myślę, że jak mówimy o granicach, że to jest ważne, ale też jak słyszę takie słowa, jak eskalują, ignorują, odcinam, to wydaje mi się, że tam jest chłód. Dlatego powstało we mnie pytanie, gdzie jest ciepło. I oczywiście możemy mówić o tym, no i jak Ela się pyta, że boi się, że to przejdzie na innych, to mi się wydaje, że najgorsze się już stało, nie? To znaczy, że w takim sensie, że jeżeli nie mam ciepła na co dzień, z tych takich, od takich powiedziałabym najbliższych dostawców, to, że odetnę się od innych, nie wiem, chyba bym szukała drogi powrotnej do jakiegoś źródła ciepła. Być może właśnie też myślę o tym, jakie są te więzi, jaka jest relacja Eli z samą sobą. Czy tam jest to ciepło, bo jeżeli tam jest to ciepło, to można tam się ogrzać i potem z tym ciepłem pójść w inne relacje. I tak jak mnie bardzo jest, dużo się nauczyłam od Brené Brown, dla mnie jest bardzo ważne to zdanie Brené Brown, która powiedziała, że odkąd nauczyła się komunikować granice, to nie jest, stała się mniej miła, ale dużo bardziej kochająca. I wydaje mi się, że to jest być może jakaś taka inna opcja, trzecia droga, nie trzecia droga, bo jest, mogę się dać wchłonąć na przykład napięciom właśnie między powiedzmy panami w domu, mogę się odciąć, a jakby to było poszukać tak jak rzeka trzeciej drogi,
która nie byłaby ani, wiesz, ani odcięciem, ani wtopieniem. Mam jeszcze cały ogrom pytań też od chłopaków, od Dawida, wcześniej też tam widziałam jeszcze od innego pana, ale zanim do pytań, to jeszcze chciałabym tak podsumować trochę tę naszą strukturę, no bo mówiłyśmy, że jest pewna struktura rozmawiania, komunikowania się z samym sobą i z innymi, którą my sobie tak rozpisałyśmy, historia wtopy, rozkmina, co pomaga, praktyka. I na początku powiedziałyśmy, że jakby ta struktura trochę powstała na fali rozmów naszych, jakie podjęłyśmy w ramach kursu 7 lekcji, takie 7 tematów. Nazwałyśmy to sobie drzewnie. No tyle chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o drzewni i o tym właśnie, dlaczego w taki sposób... To była twoja propozycja. Dlaczego w taki sposób zbudowałaś tę strukturę komunikowania się? Tak, ale ja jednak nie wytrzymam i potrzebuję powiedzieć wcześniej, że jak mi wysłałaś to zdjęcie, to opatrzyła się komentarzem: nasze nogi żyją własnym życiem. No właśnie, bo ta nasza drzewnia to jest, tak, czyli ten taki cykl 7 lekcji, 7 rozmów z Natalią de Barbaro, zbudowany na takiej zasadzie historia wtopy, rozkmina, co pomaga i praktyka, ma tytuł Jak żyć własnym życiem. I jak my tworzyłyśmy te nagrania i potem był montaż i tak dalej, to ja właśnie wysłałam do ciebie to zdjęcie i mówię: Natalia, że nasze nogi już to zdecydowanie wiedzą. I za każdym razem, jak widzimy to zdjęcie, to się śmiejemy. Ale myślę sobie też, że właściwie ta struktura to też jest nasza manifestacja życia własnym życiem, czyli że myśmy chciały stworzyć taką przestrzeń rozmów w innym, jakby, no chyba bym właśnie powiedziała, w takim pierwszym języku swoim, czy w takim, żeby się nie wpasowywać w jakiś już istniejący schemat, tylko żeby znaleźć jakąś taką strukturę, bo struktura też jest potrzebna, w której nam będzie dobrze. Ale mam takie poczucie, że to jest taka struktura gdzieś tam wydobyta na światło dzienne z jakiejś głębi. Nie, bo to tak było, że my najpierw rozmawiałyśmy i to się wyłaniało w trakcie takiego naszego omawiania tematów. Ja zaraz dokładnie opowiem, jak są te lekcje, jakby jakie tematy tam podejmujemy, jakie są tytuły tych lekcji. Ale pamiętam, że właśnie doszłyśmy do tego, że słuchaj, gdyby tak ze sobą rozmawiać, właśnie jakby przyznając się do tego, no zaliczyłam wtopę, rozkminić, dlaczego tak się stało, przyjąć różne opcje, jednak mieć taką świadomość, że jest coś, co pomaga, czyli spojrzeć na świat jak na miejsce zasobne, a nie odwrotnie, nie? To będzie żyło się fajniej. Tak pamiętam, rozmawialiśmy. Tak, to się wyłaniało, czyli właśnie ta praca też była taką pracą właśnie z takiej energii bardziej, że coś się wyłania, niż że ja coś planuję. I teraz jak patrzę na to, to myślę sobie też, że właściwie ta struktura się też chyba opiera na pewnego rodzaju odwróceniach, to znaczy właśnie może trochę związana z tym, co mnie denerwowało i że chciałabym inaczej, że na przykład właśnie sytuacja, w której ja mam, jesteśmy jakby tak zanurzone w tym języku sukcesu, mnie denerwowała, że denerwowało mnie takie przycinanie, jak ja dopiero się rozpędzam z tą swoją rozkminą, to nie chcę, żeby ktoś mi mówił na przykład, nie wiem, że zdziwiam, czy wydziwiam, czy upraszczam, czy nie, upraszczam to nie, komplikuję, że nie chcę żyć w świecie, w którym nie mogę sięgnąć po pomoc i nie chcę żyć w iluzji wyczynu, bo to jest dla mnie iluzja, że właśnie ja tam zatknę tą flagę i będzie dobrze. Ja już właśnie tak chciałam powiedzieć dalej, ale jeszcze mam potrzebę, żebyśmy spojrzeli sobie na to, bo nawet kiedy dzisiaj zadajecie pytania i sobie tutaj to wszystko rozkminiamy, to ja jednak mam taki postulat, żeby zapamiętać ten slajd czy ten właśnie układ jako też taki sposób najpierw przerozmawiania tego z samym sobą. Tutaj cały czas przewijają się zdjęcia z drzewni. Właśnie, może powiemy w ogóle, bo my już sobie tak, tak. Jest trochę jak... Ja myślę, że to jest ten moment. Które mówią naszym językiem.
Tak, bo myślę, że to jest ten moment, żebyśmy chwilę zatrzymały się przy tym kursie, który się tutaj dzisiaj przewija przez całe spotkanie. Jak żyć własnym życiem? To jest taki nasz projekt z Natalią, który taki właśnie cykl filmów które nagrałyśmy kilka miesięcy temu, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak żyć własnym życiem i w ogóle zadając sobie też pytanie, skąd taka kategoria, że można własnym życiem nie żyć, czyli tak naprawdę czyim. No i kiedy nagrywałyśmy te 7 lekcji, Natalia zaproponowała, że w sumie to wszystko może się odbyć w drzewni. Czyli jak to było? No czekałyśmy na liście. Tej studni się nie doczekałeś, bo jakoś naprawdę wyjątkowo późno ta wiosna przyszła i to też to jakoś nie było fair, no ale dobra. Ale rzeczywiście to jest, teraz sobie pomyślałam, że drzewnia to jest takie miejsce w moim ogrodzie, które na mnie czekało. Bo myśmy się wyprowadzili pod Kraków, właśnie nie wiem dokładnie ile nigdy, ale powiedzmy jakieś 9 lat temu i może 2 lata temu ja zobaczyłam, przecież już będąc w tym ogrodzie i w tym domu przez wiele lat, że jest takich kilka drzew, może z 7, które rosną jakby w grupie, ale zostawiając pośrodku taki rodzaj przestrzeni kolistej o średnicy mniej więcej 1,5 metra, co zmierzyłam na potrzeby dywanika, no bo zobaczyłam, że, no i nazwałam to miejsce drzewnią i ta przestrzeń jest taka dla mnie bardzo lecząca i wiesz, nawet jak to mówię, to sama siebie kwestionuję, bo ciągle jeszcze czuję się taka zanurzona w tym racjonalnym porządku, gdzie powietrze to jest powietrze, drzewo to jest drzewo. Ale jednak czuję, że tam jest taki rodzaj jakiejś właśnie energii w tym miejscu, pomiędzy tymi drzewami. I pomyślałam, że jeżeli by w to uwierzyć, zaryzykować taką właśnie intuicyjną, irracjonalną hipotezę, że różne miejsca mają różne energie, a przecież wiele z nas to rozpoznaje, że gdzieś się czujemy dobrze, a gdzieś nie wiemy czemu, ale źle, no to, że możemy tam rozmawiać. Że tam jest miejsce i dla mnie, i dla ciebie. No i potem się zaczęło szaleństwo, bo kupowałyśmy puf, rozważałyśmy te, co to myśmy rozważały, jak się nazywa to takie, baldachim. Wiesz, baldachim rozważałyśmy, coś naszukałam tych baldachimów, żeby ostatecznie to porzucić. Ty chciałaś jakiś imbryk przywozić, w końcu nie przywiozłaś. No w każdym razie to jest miejsce. Aha, bo jeszcze są tematy, prawda? Tak, są tematy, ale ja też za chwilę poproszę o fragment nagrania, ale to za moment, no bo tematy, jakie poruszałyśmy podczas tych naszych spotkań, to jest, no i posłuchajcie, nie? To wszystko jest o nas. Jak odpuścić perfekcjonizm? Dzień dobry, pytania z dzisiejszego czatu. Jak zacząć żyć własnym życiem? Jak nauczyć się prosić o pomoc? Jak odzyskać radość i lekkość w codzienności? Jak nie chłonąć emocji innych? Jak czuć się dobrze mimo ciężkiego dnia? Jak pielęgnować serdeczne więzi? No, patrzę na to piąte, prawda, które stało się tak centralne też w tych pytaniach, że przywołałaś je jako temat taki główny dzisiaj, prawda? Rozmawiamy o tym, jak nie chłonąć i jak to pierwszy raz powiedziałaś, to poczułam całą ironię tej sytuacji, bo przecież nas tu jest dziki tłum. A my jesteśmy na środku w jakimś sensie, znaczy jesteśmy w kręgu, ale też my rozmawiamy, nie? Więc pomyślałam sobie, że no właśnie ta wysoko wrażliwa nasza konstytucja sprawia, że prawdopodobnie będziemy chłonąć, więc to, co myśmy obie zrobiły, to umówiłyśmy masaże na po, prawda? Więc ja, no tak jakbym powiedziała tak, wersja dla, jak patrzę na tą piątą lekcję i tą piątą, oczywiście my to kminimy bardziej szczegółowo, ale ja sobie myślę, że jak ktoś jest wysoko wrażliwy, to będzie chłonąć. I to jest tylko, po prostu, że to jest konstytucja. I to jest tylko pytanie o to, co ja mogę położyć na drugiej szali, na tej szali regeneracji, skoro wiem, że ta szala, że ja pod koniec dnia będę miała nachłonięte tych emocji, że będzie bardzo obciążona. Co ja mogę położyć na tej drugiej szali? A jeżeli to jest bardziej chłonięcie z odruchu takiego jakby, bo się bałam, z takiej emocjonalnej charówy niepołączonej z wysokowrażliwością, no to można mniej chłonąć także, ale regeneracja dalej jest potrzebna. Wszystkie te rzeczy rzeczywiście, wydaje mi się, wszystkich tych 7 tematów,
wydaje mi się, że to jest taka, no, że to są takie rzeczy, które się bardzo często pojawiają w rozmowach. Gdybym mogła prosić teraz fragment filmu, żebyśmy poczuli klimat drzewni. Że to się wszystko po prostu jakoś sprowadza na poziomie rdzenia do tego, że ja się pytam świata, czy ty mnie możesz w świecie pokochać. Najważniejszą rzeczą, którą rodzic może dać dziecku, to jest zaufanie. Nastoletniemu dziecku to jest zaufanie. Ale to zaufanie nie oznacza, że ufasz, że to dziecko kiedyś stanie się takie, jak chcesz. Tylko, że ufasz, że to dziecko stanie się kiedyś kimś, kim chce stać się. Chciałam zaprosić na cykl 7 spotkań, taki rodzaj kursu, który razem z redakcją Charakterów nazwaliśmy Jak żyć własnym życiem. Ja tutaj specjalnie to słowo własnym podkreślam. Jest dla mnie zdumiewające, jak często żyjemy jakimś życiem niewłasnym. I tutaj będziemy kminić, jak to zmienić i jak odnaleźć właśnie taką jakość swojego własnego życia w trakcie tych 7 spotkań. A jest taki obraz świata, gdzie jakby i dawanie, i branie jest braniem. To jest taki obraz świata, w którym świat jest zasobnym miejscem, które ma miejsce, które ma przestrzeń na to, żeby cię złapać, jak spadasz. Bezinteresowna przestrzeń wzajemnej ciekawości. I tam serdeczna więź, tam pada ziarno, mi się wydaje, serdecznej więzi. Z rozrzewnieniem tutaj jeszcze na podglądzie obejrzałam sobie ten filmik. Spróbuję przerzucić kolejny slajd. Ach. Sezon pierwszy. O Boże, jakie dziwne sezon pierwszy. No tak, cały czas operujemy zdjęciami z drzewni. Kiedy mówimy o tym, kiedy mówimy o kursie, takim swoistym kursie, wolę to nazywać rozmowy czy spotkania, 7 rozmów, 7 spotkań z Natalią de Barbaro, to mamy na myśli po pierwsze faktycznie 7 filmów. One mniej więcej, każdy z nich jest taki około pół godziny, 40 minut. Właśnie zbudowany na zasadzie takiej mojej rozmowy z Natalią. Do tego dołączone jest 7 praktyk. Oprócz tego, że każdy film tak naprawdę zawiera w sobie już ten element proponowania praktyki, tak się umówiłyśmy, to też jeszcze niezależnie proponujemy kilka praktyk. Znowu nie chcę używać słowa ćwiczenie z tego języka wyczynu, tylko właśnie praktykę. 7 praktyk autorstwa Natalii de Barbaro i 7 artykułów Natalii de Barbaro, które we współpracy z charakterami powstały. I dla wszystkich osób, które zdecydują się na zakupienie kursu 7 lekcji z Natalią de Barbaro, dzisiaj do godziny 24 mamy prezent powitalny. To jest 30 dni dostępu do platformy charaktery.eu, a na tej platformie archiwum artykułów charakterów. To jest blisko 7 tysięcy tekstów z takiego obszaru, no tak jak sobie rozmawiamy, czyli tak naprawdę z takiego obszaru wsparcia, pomagania, podpowiedzi, praktyk. Także powtórzę jeszcze raz, jak żyć własnym życiem, 7 spotkań, 7 lekcji z Natalią de Barbaro do 26 września w cenie 249 zł brutto. Regularna cena tego kursu to jest 349 zł brutto, więc do 26 września zniżka 100 zł. Myślę sobie, że tak w sam raz, żeby na przykład sobie kupić bukiet Natalio. Ten kurs możecie kupić poprzez stronę www.odnajdujsiebie.pl i tak jak mówię, do 26 września cena 249 zł brutto poprzez stronę www.odnajdujsiebie.pl. I dla wszystkich osób, które dzisiaj zdecydują się na dołączenie do tej przestrzeni drzewni, do tej przestrzeni 7 lekcji, dla tych wszystkich osób prezent powitalny, archiwum charakterów. Tutaj jeszcze są te opinie, ponieważ tak jak powiedziałam, my drzewnie nagrywałyśmy kilka miesięcy temu, więc ona już w przestrzeni żyje od kilku miesięcy. I wiem też, że kilkaset osób, które dzisiaj tutaj z nami są,
już są słuchaczami czy uczestniczkami drzewni i tak jak mówiłam, że jakby dziewczynom podoba się to, że te nasze rozmowy są naturalne, lekkie, konkretne, ale właśnie też o tym, co mnie tak bardzo rozbraja i co też niesie taką ulgę, bo któraś z Was napisała, że jakby dobrze jest wiedzieć, że nie tylko ja mam wtopy, nie? Dobrze jest wiedzieć, że ktoś inny ma wtopy, więc to jest takie bardzo moje. Słuchajcie, teraz moment na rozstrzygnięcie konkursu, więc brawo, brawo dla Krystiana, Karoliny, Beaty, Anny, Kasi, Moniki, Gosi, Pauliny, Zosi i Natalii. Z osobami, które wygrały książkę Czuła Przewodniczka, skontaktujemy się mailowo. I tak naprawdę teraz powiem tak, no już przestrzeń wyłącznie na to, żeby rzucać motkiem. Przestrzeń już w tym momencie wyłącznie na spotkanie z Natalią na pytania. Ja poprosiłabym mój czat o to, żebym mogła zobaczyć wcześniejsze pytania, ponieważ trochę mi tutaj zginęły, ale widzę na przykład pytanie od Dawida. Jak poradzić sobie z nieprzepracowanymi emocjami z okresu dzieciństwa, takimi jak odrzucenie, obojętność i brak wsparcia emocjonalnego ze strony najbliższych? Słuchajcie, pytajcie, bo to jest teraz, nie? No, ja powiem tak, mnie się wydaje, że no mówiąc tak, nie powiem nic specjalnie oryginalnego, no wydaje mi się, że tylko się najlepiej nadaje terapia. To znaczy, że to jest takie miejsce i że właśnie nawet bardziej chyba proces terapeutyczny niż jakiś coachingowy czy jakiś jednorazowy właśnie jakaś akcja. Dlatego, że to, co proces terapeutyczny daje, to daje takie, zwłaszcza w niektórych szkołach, daje takie głębokie zrozumienie tego, skąd jestem i też pozwala, wydaje mi się, że zwłaszcza też w niektórych szkołach, to dla mnie było też bardzo ważne, pozwala opowiedzieć sobie być może mniej, może inną, jakąś drugą historię tego samego początku. Ja bym powiedziała, że to jest chyba, że taka terapia, która się kończy właśnie na tym, że okropni byli rodzice, to że to nie jest, że tak jak mówiłam o tym byciu ofiarą, że to nie jest, wydaje mi się, że to jest dobry punkt, że tam po prostu nie jest fajnie w tym miejscu. Już jakby niezależnie o co jest prawdą, bo przecież nikt tego nie sprawdzi, ale że warto dojść do takiego momentu, jak się wchodzi w proces terapeutyczny, gdzie się odnajdzie jakąś taką akceptowalnie dobrą historię swojego początku. I no jest takie pojęcie, ja bardzo lubię to pojęcie, w sumie go chyba znam tylko po angielsku, reparentingu, czyli jakby ponownego rodzicielstwa, że jest takie trochę efekciarskie zdanie wokół tego, że nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo. To mnie się wydaje trochę za łatwe. Ale jakoś w to wierzę. Znaczy wierzę, że tam, gdzie mieliśmy dziury albo cery, łaty, albo w ogóle dziury, to możemy wrócić jako dorośli ludzie do tych miejsc, gdzie byliśmy samotni jako dzieci i stanąć przy sobie teraz. Jakby wrócić i no wierzę, że to jest możliwe. I myślę, że są różne procesy, które to uruchamiają, ale widziałam no, na własne oczy, jak to się wydarza. I to jest bardzo, Dawida, do tego jakby zachęcam, no bo tam jest, to jest lepsze miejsce niż to takie miejsce, no właśnie też samotne, o którym powiedział. Gosia pyta, co kiedy próbujemy tłumaczyć i ratować wszystkich dookoła, nie myśląc o sobie i zostawiając siebie? No to jest właśnie pytanie o to, że chłonę wszystko, nie? Chłonę emocje wszystkich i gdzie jest miejsce dla mnie? No Gosia, tak? Tak. Bez sensu, no. Pyta co, no? Bez sensu tak robić, no. Wydaje mi się, tak? No bo tam, jak popatrzeć tam na tych aktorów jakby, no to wszyscy na tym, rozumiem, że to dla mnie, bo ja też robiłam tak i tak jak ja to
u mnie to było, no to po prostu rzeczywiście skończyłam w jakimś takim miejscu wyczerpania. Tak jak ta dziewczyna czy kobieta na tym rysunku, w takim wykończonym miejscu, nie sięgając po tą rękę, która była z tyłu. No jakby wszyscy na tym tracą. Ludzie nie znają nas, bo my się same przełykamy bez popitki po prostu, jak jesteśmy w tym chłonięciu. No po pierwsze. Po drugie, ja zrozumiałam coś, co mnie naprawdę było trudno zobaczyć, ale zobaczyłam to, mianowicie, że mnie nie chodziło o nich, tylko o mnie. Mhm. Że to był mój strach. To był mój strach. To nie było pomaganie, bo oni nie chcieli tej pomocy i to dla mnie był punkt trzeci. Ja zobaczyłam, co się na przykład, jak się dobrze wydarzyło, jaki rodzaj przyjaźni ja właściwie uniemożliwiałam swoją nadaktywnością między moim mężem a moim synem, która teraz jest prawdziwa ta przyjaźń, jak oni są po prostu jakby w bezpośrednim, niezapośredniczonym przeze mnie kontakcie, który ja, jak tylko pojawiał się cień napięcia, to wkraczałam kiedyś. Dzisiaj tego nie robię i naprawdę, no po prostu wszystkim jest lepiej, więc no, to jest pytanie dla mnie o praktykę do Gosi, tak? To znaczy, jak zacząć to zmieniać, no bo rozumiem, że to nie jest pytanie, czy to ma sens, bo już w tym, to pytanie jest tak sformułowane, że idzie od kogoś, kto już widzi, że to nie ma sensu. Agata pyta, co robić, kiedy dbam o swoje granice, jestem oskarżana o bycie samolubną i sama też tak się czuję. No, żałuję, że nie mam możliwości, jakby, bo chętnie bym dopytała, kto to oskarżenie, czy mieszka pod jednym dachem z tą osobą, jakby często się na to oskarżenie wystawia i przede wszystkim jak często się wystawia na własne, to no ja bym po prostu trzymała się tego kursu, nie? No bo dbanie o granice to jest prerekwizyt do dobrych relacji z innymi, że już nie, no to jest to, co cały czas mówimy, więc ja myślę, okej, okay. Znaczy, takie, to jest takie gorzkie okej, okay, nie? Że ktoś mnie na to oskarża, że jestem samolubna. Okej. Okay. No i pyta, no rozumiem, że ma taką perspektywę. Ja mam inną perspektywę. I to jest właśnie to miejsce, które wydaje mi się, że tu warto zawalczyć. Czyli o właśnie zmianę swojego zdania najpierw na ten temat. Widzisz, znów pytanie właśnie w takim kontekście, jak to zrobić? W kontekście komunikowania granic, Magda pyta, poproszę o przykład, słowa, fragment dialogu, który mógłby się pojawić. W jaki sposób reagować na osobę atakującą? No, to ja bym chciała wiedzieć, co to jest za atak, ale no nie wiem, możemy sobie coś wyobrazić, że no, że na przykład ktoś mówi, nie wiem, za głośno słuchasz muzyki. Tak? Albo nie, znowu nieugotowane, to już tak pojadę, nie? Pojadę już to może za hardkorowo, ale powiedzmy. No to jest kilka dróg, tak na poziomie konkretu. Pierwsza droga, jeżeli to jest, jeżeli akceptujesz, pierwsze rozdroże to jest pytanie, czy akceptujesz formę, w której to jest wyrażane. Jeżeli akceptujesz formę, to można się dopytywać o treść, czyli na przykład co masz na myśli, mówiąc znowu, albo powiedz mi o swoich oczekiwaniach, albo od razu powiedzieć, że nie gotuję, bo postanowiłam, że będę gotowała raz w tygodniu, albo że nie będę gotowała. Ale jeżeli nie akceptuję formy, takie jest, że tak powiem, przykazanie asertywnościowe, że jeżeli nie akceptujesz formy, to nie idź dalej z treścią. Czyli na przykład, jeżeli ten atak jest mówiony w sposób, jeżeli zawiera coś, co ja odbieram jako brak szacunku, albo jest wykrzyczany i ja nie mam pojemności na tego rodzaju formę, to wtedy to jest dla mnie miejsce na komunikat ja po prostu, czyli to, czego uczą na pierwszym szkoleniu komunikacyjnym, ale jakoś w domach ciężej nam to zastosować często, czyli jak ja się mam, jak ty na przykład podnosisz głos, czyli na przykład kiedy podnosisz głos, to nie jest dla mnie okej. Okay. To jest w ogóle bardzo dobra, ja bardzo lubię tą formułę, bo ona jest taka nierozżalona, że ja mówię po prostu i ona pasuje do wszystkich sytuacji, kiedy ktoś przekracza granicę, że to nie jest tylko ważne, żeby powiedzieć, to nie jest dla mnie okej, okay, a nie, to nie jest okej. Okay. Bo jak mówię, to nie jest okej, okay, to już zapraszam dyskusję na temat tego, na temat w ogóle praw świata. A tutaj ja mówię o swoim odbiorze, tak? Albo nie czuję się z tym okej, okay, albo to nie jest dla mnie okej, okay, jak podnosisz głos. I teraz to, co jest bardzo ważne,
bo tutaj wyczuwam głód właśnie takiego konkretu, więc idę za nim, to jest druga runda. Czyli na to na przykład ten ktoś dalej podnosi ten głos albo nie. I to, co jest kluczowe, to jest coś, co skoczkowie narciarscy nazywają, mi się to przypomina, żeby ustać skok. Czyli że jeżeli ten ktoś na przykład podniesie głos, chociaż mu powiedziałam, żeby przestał, to wtedy jest miejsce na to, żeby powiedzieć, że jak jeszcze raz podniesie, to ja wyjdę i potem, żeby wyjść. Bo czasami jesteśmy, wydaje mi się, jak tacy rodzice, którzy mówią dziecku, jak tak jeszcze raz zrobisz, to będzie źle. No i nie wiadomo, co to znaczy i nic się nie wydarza. Więc to jest kluczowe, jak my mówimy o stawaniu przy sobie, że to jest proces. To nie jest, że ja stanęłam i stoję, tylko ja stanęłam przy sobie, mówiąc na przykład nie podnoś głosu, bo nie, to nie jest dla mnie okej. I wtedy ktoś mówi na to, co zwariowałaś? Ja głos podnoszę? No to wtedy mnie jakby samo od siebie odrzuca ten ruch. Ten czyjś ruch sprawia, że ja znowu jestem wykatapultowana tak. Jakby poza swoje ciało też. Więc to ja wtedy znowu wracam. I staję znowu i mówię, tak jak ci powiedziałam, to nie jest dla mnie okej. I staję drugi raz. I znowu ten ktoś może powiedzieć coś, co mnie znowu wystrzeli. Więc to jest wiesz, ta droga powrotna. W zasadzie znowu przesadzasz albo nie wiem, o co ci chodzi. Mhm. Więc to jest, ja bym powiedziała, że za każdym razem, kiedy ja oddaję linię dialogową, jeżeli to jest spór, nie, bo czasami jest tak, że ja chcę po prostu posłuchać, a jeżeli to jest spór, to za każdym razem, jak ta linia, jak ktoś jest przy głosie, to ja staję na takim rozdrożu, czy siebie zostawić, czy nie. A równocześnie nie chcę też zostawić jego, przynajmniej do momentu, jak nie przekracza granicy jakiejś, nie? Sporo jest dzisiaj pytań o złość i poruszyło mnie takie pytanie Polki. Jak zaopiekować się swoją złością, kiedy w dzieciństwie nie było na nią miejsca, a złość innych przeraża? Co zrobić, by ta mała dziewczynka, która nie mogła się złościć, zaczęła te emocje w sobie dopuszczać, pielęgnować i nie przepraszać za nią? No, jakoś poczułam się zaproszona do zabawy, nie wiem dlaczego. Jakieś mam takie dzisiaj to kilka razy paradoksalne wydaje mi się reakcje. Czyli na przykład spytałam dzikiej dziewczynki wewnętrznej, Polki, jak można by zrobić bezpieczną dla siebie i innych zabawę z wyrażania złości. No i ja mam akurat teraz no jakoś tak na tyle czyszczę na bieżąco sprawy, że nie mam takich złogów, ale jak miałam złogi, to bardzo za mnie chodziła za mną taka fantazja, jest coś takiego, co się nazywa pokój gniewu, czy tam fury, po angielsku fury room. W dużych miastach są takie miejsca. Wydaje mi się, że to co wiesz, to jest tak jak u kosmetyczki, że zanim się zrobi, najpierw oczyszczanie, nie? Zanim się zrobi jakiś zabieg, to jednak jest taki etap, że tą skórę trzeba oczyścić, żeby do niej dochodziły nowe sygnały, nie? Jakoś takie mam skojarzenie, więc jeżeli są złogi tej złości, to wydaje mi się, że potrzebny jest rodzaj rytuału, być może nawet jednorazowego, na jej jakby wyczyszczenie. I wtedy, jak już jestem jakby, jak już w tym fury room rozwaliłam, no bo to jest miejsce, gdzie się rozwala, płaci się za to, żeby móc rozwalać sprzęty w jakimś kombinezonie. Widziałam tylko filmiki na YouTubie, bardzo mi się podobały. Ale jak już odbędę taki lub inny rodzaj jednorazowego rytuału, no to potem powstaje pytanie, bo ja bym chyba nie chciała pielęgnować złości, ale chciałabym jej dawać przestrzeń, bo aż pielęgnowanie, to tak jakbym chciała, żeby jej było więcej, a ja bym chyba chciała w swoim życiu, żeby jej było tyle, ile jej jest i żeby ona była, żeby przeżywać ją jako sojuszniczkę. Na przykład ja bardzo widzę, jak u mnie sprzężona jest złość ze zmęczeniem. Że bardzo często moja złość nie jest informacją o tym, że ktoś zrobił coś nie okej, tylko że ja siebie przemęczyłam. I to samo zachowanie, które by mnie w innych okolicznościach nie zdenerwowało u kogoś, teraz mnie wścieka. I często to jest znowu to, że wiesz, mi wraca do siebie, że ta sama grupa, nie wiem, następnego dnia po prostu, jak ja akurat odwołuję się, miałam takie jedno doświadczenie lata temu, że zepsuł mi się samochód w drodze, hashtag najgorzej, na szkolenie. I
wylądowałam w hotelu chyba o 2 w nocy z tym zepsutym samochodem, gdzieś 50 km od wściekła i potem miałam 2-dniowe szkolenie. Pierwszego dnia ta grupa, kiedy byłam wściekła i niewyspana, wydawała mi się okropna po prostu, że ja nie mogę z nimi pracować. Wyspałam się, uspokoiłam się, ta sama grupa, fajni ludzie. Więc złość jest też, przynajmniej dla mnie, bardzo stawiam je przed pytaniem, czy jesteś, czy odpoczywasz, Natalia? Czy ty odpoczywasz? Tyle, ile potrzebujesz. Bardzo mnie zatrzymało to, co powiedziałaś, że potraktuj swoją złość jak swoją sojuszniczkę. No tak, no bo ona nas o czymś informuje. Nie? No, powiedz bez złości. Wyobraź sobie, jakby ci ktoś wyciął złość. Jesteś bezbronna. Karolina napisała, Natalio, metafora ustanie skoku, sztos. A tymczasem pytanie od Magdy. Jestem kobietą z mocną konstytucją. Wyrażam się wprost, mówię o swoich uczuciach, szybko zbliżam się do ludzi, często czuję ogień. Wiele osób to onieśmiela, przeraża i mi ciężko siebie zaakceptować, bo chcę być lubiana. Jak sobie radzić z tym i poczuciem osamotnienia wśród kobiet i wielu mężczyzn? Wydaje mi się, że rozpoznaję ten ogień, szanuję też to, co jest w tym, szanuję też to, co jest w tym początku, w tym mówieniu wprost. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka sytuacja może mediacyjna między tą częścią siebie, która jest obcesowa, jest wprost, jest z takiej energii ognia właśnie, żaru, jednoznaczności i tym drugim kawałkiem, który mówi, ale ja chcę też, żeby mnie lubili. I są takie momenty, kiedy te dwa pola nie są ze sobą w konflikcie, a są takie momenty, kiedy są. No więc ja bym chyba bym może zrobiła, przyszło mi do głowy, że można by upostaciowić na przykład kolażem te dwie postacie, tą, jak ona się nazywa, taka była, co to wszyscy oglądali, waleczna jakaś, nie Wonder Woman, tylko... No, ja chyba tego nie oglądałam. Jakaś księżniczka. Walkiria? Może. Tą wojowniczkę i tą postać, która chce być lubiana. Żeby to, ja bym to zrobiła na dwóch osobnych kolażach i potem zobaczyła, co siadłabym i bym siedziała i patrzyła, co się wydarza między nimi. I wtedy bym zaczęła kminić. I teraz zobacz, mam taki komentarz od Kasi. Nie ma złych emocji, każda emocja po prostu mówi o jakichś potrzebach, które nie są spełniane. Organizm do nas mówi, hej, twoje granice są przekraczane albo nie zadbałaś o siebie. Ale też mam pytanie od Oli, by inny wątek emocji. Jak nie chłonąć emocji czy humorów od osoby w pracy? 8 godzin siedzimy z osobami toksycznymi. Chcąc, nie chcąc, udziela się negatywna energia. No, to tak. Po pierwsze, dla mnie czasami to nie jest moje ulubione sformułowanie, toksyczne osoby, a z drugiej strony, no kurczę, no prawdą jest, że niektórzy ludzie mają jakiś rodzaj, znaczy ja to rozpoznaję jako prawdziwe, że niektórzy ludzie mają taką energię, że ja nie chcę, może ktoś inny by chciał, ale ja na przykład nie chcę koło tej energii. No mam do tego prawo. No jak ja bym miała 8 godzin, ja sobie teraz wyobrażam, o Jezu, zrobię tą przykrość sobie, że sobie to wyobraziłam. Naprawdę w sumie mało takich osób, ale no mogę sobie wyobrazić, już posadziłam już dwie, biurko obok, takie osoby, z którymi bym nie chciała pracować. To jak ja sobie wyobrażę, że ja 8 godzin dziennie z nimi jestem, to sprawdzam, czy mogę to uczciwie powiedzieć, ale jestem dość pewna, że wolę stracić pracę. Znaczy wolę odejść, wolę nie mieć pracy, że wolę, znaczy wolę wszystko. Więc jeżeli nie da się, jeżeli to jest tak, że to jest rzeczywiście stała energia tych osób, a nie jakiś problem w relacji, który jest rozwiązywalny, ja bym szukała drogi wyjścia. No bo nie da się, nie, znaczy, no co znaczy nie chłonąć? No pytanie, czy konieczne są interakcje? Jeżeli to jest jedna przestrzeń, chociażby ja słucham tego i chłonę, szukałabym po prostu co najmniej innego piętra. No. Ja w międzyczasie, czytając czat, mam jeszcze taką prośbę o powtórzenie
adresu, o właśnie tutaj, 7 lekcji z Natalią de Barbaro zatytułowane Jak żyć własnym życiem jest dostępne pod adresem www.odnajdujsiebie.pl. Zachęcam, dzisiaj zniżka 249 zł brutto. Ale mam też jeszcze pytanie, które, ponieważ powoli już kończymy, ale mam jeszcze takie pytanie, które chciałabym zadać. O stawianie granic rodzicom. Spróbuję je odnaleźć. O, mam. Patrycja pyta. Jak nauczyć się asertywnie odmawiać rodzicom? W dzieciństwie czułam się nieakceptowana przez nich i niewystarczająca i robiłam wszystko, żeby ich zadowolić. Jestem dorosła, a strach pozostał. Jeszcze zrymowało się nawet. Rozpoznaję się w tym, to znaczy w takim sensie, że rzeczywiście rodzice mają jakiś taki rodzaj dostępu do nas, że to jest nieprawdopodobne, że ta siła tych, którzy nas na ogół sprowadzili na świat, co mówię jako mama adopcyjna, że nie zawsze, ale że jest po prostu ogromna. Więc ja nie oczekuję na przykład od siebie czegoś takiego, żebym miała kiedyś moją mamę albo mojego tatę przeżywać jako po prostu każdego innego, bo to się nigdy nie wydarzy. Dla mnie to jest takie pytanie, czy ja mogę przekroczyć, czy ja mogę znaleźć coś z pozycji niepodległej i czy ja mogę zbudować jakąś drugą relację, nową relację dwójki dorosłych ludzi. Ja byłam chyba bardzo, ponieważ moi rodzice są bardzo takimi mocnymi osobami, w takim sensie też ważnymi dla mnie w dobry sposób, to długo byłam, wydaje mi się, w takiej pozycji, że ja po prostu przynosiłam tak jak kot myszki na próg, żeby powiedzieć, co mi się znowu udało. I że dużo było z tego strachu i takiej jakby uczennicy. Ale muszę powiedzieć, że właściwie ostatnie lata coś takiego mi przyniosły, że buduję chyba jakiś rodzaj nowej przyjaźni. I to jest niesamowite, bo jak się ma, nie wiem, 0 lat i 20 lat, no to jest przepaść. Jak się ma, jak dziecko ma 10 lat, a rodzic 30, to dalej jest przepaść. Ale jak rodzic ma 70, a ja mam 50, to my jesteśmy ludźmi już nie tak w różnym wieku, prawda? W jakimś zbliżonym nawet przedziale. I można wbudować coś na nowo. Pytanie, czy rodzice są na to gotowi, nie? Żeby... Ja bym szukała chyba czułości. Natalio, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie, za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że drzewnia będzie się rozprzestrzeniać. Mam nadzieję, że motek zostanie z nami. Żegnać. I jakby zależy mi, żebyście też z tego spotkania zapamiętały, że warto, czy to trudną emocję, czy jakąkolwiek inną, nie wiem, wtopę, przerozmawiać z sobą właśnie w taki sposób, dając przestrzeń na rozkminę, dając sobie przestrzeń na jakby w ogóle perspektywę tego, że jest coś, co pomaga, wygospodarowując przestrzeń na praktykę. Ja jeszcze powiem na koniec, że o tym chłonięciu emocji, o tym paradoksie, też bardzo dziękując Tobie, Edyta, i Wam wszystkim, którzy tu byliście, że to jest bardzo ciekawa dla mnie sytuacja a propos chłonięcia emocji, bo ja Was naprawdę czuję, no i w ogóle nie wiadomo, jak to się odbywa, i czuję ten motek, i czuję to, jak on krążył. Jest to jakiś bardzo specyficzny rodzaj spotkania, no, ale jakoś chcę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo poruszające przeżycie i kilkakrotnie miałam łzy w oczach z poruszenia i jakoś chcę też poddać się temu. Wydaje mi się, że są możliwe takie spotkania, które wydawało się nam, że nie są. Że otwierają się jakieś przestrzenie nowego rodzaju spotykania się między ludźmi. I to jest ważne, żeby w to iść. Ja tak czuję, że to jest dla nas dobre. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To się wszystko po prostu jakoś sprowadza na poziomie rdzenia do tego, że ja się pytam świata, czy ty mnie możesz w świecie pokochać. Najważniejszą rzeczą, którą rodzic może dać dziecku, to jest zaufanie. Nastoletniemu dziecku to jest zaufanie. Ale
to zaufanie nie oznacza, że ufasz, że to dziecko kiedyś stanie się takie, jak chcesz, tylko że ufasz, że to dziecko stanie się kiedyś kimś, kim chce stać się. Chciałam zaprosić na cykl 7 spotkań, taki rodzaj kursu, który razem z redakcją Charakterów nazwaliśmy Jak żyć własnym życiem. Ja tutaj specjalnie to słowo własnym podkreślam. Jest dla mnie zdumiewające, jak często żyjemy jakimś życiem niewłasnym. I tutaj będziemy kminić, jak to zmienić i jak odnaleźć właśnie taką jakość swojego własnego życia w trakcie tych 7 spotkań. A jest taki obraz świata, gdzie jakby i dawanie, i branie jest braniem. To jest taki obraz świata, w którym świat jest zasobnym miejscem, które ma miejsce, które ma przestrzeń na to, żeby cię złapać, jak spadasz. Bezinteresowna przestrzeń wzajemnej ciekawości. I tam serdeczna więź, tam pada ziarno, mi się wydaje, serdecznej więzi. Thank you.
Thank you.